Rekord Bielsko-Biała, to najważniejsza informacja, swój wczorajszy mecz wygrał, ale i tak ma dzisiaj mecz o wszystko, wszystko przez rezultat, jaki był w spotkaniu Haladasz-Luxol. Rozpoczynamy walkę o Elite Round Champions League, rekord w zielonych strojach, ekipa naszego rywala dziś na biało. Nie na lewą, a na prawą nogę. Ale to było zaskoczenie, Popławski zdąży, strzał niecelny. Diniz de Souza, czyli Enrique, on rozpoczyna. Jest tutaj, no, był pomysł na to, żeby spróbować zakończyć to strzałem. Trzeba uważać. Przepchali tę piłkę, ależ teraz mamy szczęście. Mocny strzał rywala obok bramki. Błąd rekordzistów. Wydawało się już im, że tą piłkę mają. Jest to ryzyko obrócenia się z piłką i oddania bardzo właśnie groźnego strzału. Właśnie znów do niego piłka. Uwaga! Właśnie tak to teraz rozegrali. Leszczak świetnie głową do Surmiaka. Kapitalnie to zrobił Sebastian Leszczak. Dobre dogranie, Leszczak! Popatrzmy, Leszczak zablokowany. Gdzie jest piłka? Jeszcze mamy szansę, wydawało się, przejąć tę piłkę. Brawa, ale zwłaszcza za to diagonalne, przechodne podanie. Teraz łapiemy kolejny faul. Szybko wyjaśnili. To też nie do końca była wina Rakicza, jak analizowaliśmy sobie w hotelu, kto tam miał jeszcze podejść. Ale to już nieważne. Bartek Nawrat z dobrą interwencją. Leszczak. Zostawia piłkę Rakiczowi. Wydawało mi się, że był faulowany Serb. Henrique, uwaga, to będzie groźna akcja. Bartek Nawrat. Tak, teraz wściekły Stefan Rakicz na sędziów, bo rzeczywiście był tam zahaczany i to spowodowało stratę piłki. No, myślę, że troszkę ich zaskoczyliśmy tymi rotacjami w składzie. Oby to wykorzystać troszkę za plecy teraz Paweł Budniak. Ale budujmy spokojnie ten atak. Może to jest ten moment, który przyniesie nam bramkę, który przyniesie nam prowadzenie. Faul, absolutnie! Takie coś trzeba gwizdać. Czemu tego nie zagwizdali? Co tutaj się wydarzyło? Powiem szczerze, że no skandaliczna decyzja teraz arbitrów. Jak można coś takiego puścić? No teraz no, rekordziści muszą utrzymać nerwy na wodzy, natomiast no, ewidentne przewinienie. No. Przecież to jest skandal. Co teraz wydarzyło się na parkiecie? No. Ewidentne przewinienie. Brak słów. Dalej, to jest, oj, teraz to jest czerwona kartka. To było specjalne zagranie łokciem i to powinna być moim zdaniem czerwona kartka. Waliczyka. Teraz jest okazja, zastawnik, szkoda, że nie trafił Mikołaj. Zastawnik, strzał. Z dużą dozą szczęścia broni Alastić. Jednak inaczej, ależ teraz Bielowi zabrakło naprawdę bardzo niewiele. Taki ofensywny wślizg naszego pivota. Brawo panowie, utrzymajmy ten poziom koncentracji. Mateusz, zastawnik. Zastawnik, dogranie strzał, ależ teraz obronił to Alastić. Fenomenalna akcja rekordu. Łukasz Biel coraz bliżej bramki wyrównującej. Popatrzmy raz jeszcze. Zastawnik. Nieoczywiste było to dośrodkowanie. Schodzimy przy wyniku, dla mnie 0-0, ale jest 1-0, straciliśmy bramkę. No cóż, będzie nam trudniej w tych drugich 20 minutach. Mateusz zostawia piłkę Popławskiemu. Artur Popławski, Michał Marek. Marek! Nawrat. Ta piłka trafia do Biela. Biel! Łukasz Biela i nad poprzeczką. To była doskonała okazja. Być może także jakiś Stefrak będzie. Uwaga, Drot nabiega na piłkę Hajmasz i Drot, sam Drot, ależ gol! 2-0. Niestety, tracimy kolejną bramkę. Błąd teraz rekordzistów. Świetnie sobie z Drotem radzili. Myślę, że teraz Drot zostawiony zupełnie sam. Rakicz. Teraz piłka do Mateusza. Jest Rakicz w środku. Piłka na drugą stronę, Paweł Budniak. Budniak, spróbuj strzelić, Budniak, gol! Jest! Szkoda, że dopiero przy stracie drugiej bramki, ale jest jeszcze nadzieja, że ten mecz można wygrać. No w najlepszym możliwym momencie odpowiedział Paweł Budniak. Każda minuta, ja patrzyłem już na ławkę Węgrów, oni sobie przebijali piątki, czuli, że ten mecz mają pod kontrolą. I znów trzeba tracić siły na tą pracę w defensywie. Drot, uwaga, niestety jest 3-1, a wszystko zaczęło się od naprawdę prostego błędu naszych zawodników. Jaki luz teraz złapany, poprzeczka, bronimy, no nie bronimy, jest już fatalnie. 1-4 zdobywcą bramki, Adam Wasz. No nic, w ciągu tych minuty zostaliśmy odarci ze złudzeń. Myślę, że chodzi o Ligę Mistrzów, czas bierze teraz trener Chus Lopez. Sebastian Leszczak do środka, ścina Leszczak, rykoszet, żółta koszulka z numerem 11 na plecach Rakicza, Kubik, świetnie, gol! Jest Michał Kubik, 4-2.
daje nadzieję po raz kolejny Michał Kubik. No zobaczymy na ile, czy jeszcze rekordzistom uda się coś w tym meczu. Szybko chciał, jeszcze szansa, jest szansa, gol! Jest! 4-3! Brawo panowie, Łukasz Biel próbował, był blisko, a teraz mu się udało, brawo Bielu! Teraz szczęście można powiedzieć, że w tych minutach wraca do rekordzistów. Ogromna ta odpowiedzialność na Pawle Budniaku. Tak, teraz Rakic, słupek, Kubik zablokowany świetnie przez Drota. Nie było wielkiego zagrożenia, teraz Biel. Kubik, to było dobre! Marek do Budniaka. Paweł Budniak. Budniak! To by była piękna bramka. Znów fenomenalnie Marceli Alastycz. Rakic. Budniak. Łukasz Biel. Jest Kubik! Myślałem, że jest gol. Byłem pewien, że ta piłka już wpadnie do bramki. Wiadomo, że emocje, wiadomo, że to jest wielka stawka. Uwaga! Nie dołożył nogi Łukasz Biel. Końcowa syrena. Rekord przegrywa zespołem Haladasz 3-4. To była prawdziwa futsalowa bitwa, to była wymiana ciosów, to był mecz pełen zwrotów akcji, dramaturgii. Szkoda, że te 3 minuty, kiedy straciliśmy 3 łatwe bramki, tam oczywiście kapitalna praca Zsoltána Drota, ale też myślę, że po tym meczu no po prostu będziemy smutni, bo widzieliśmy ile rekord zdrowia, chęci, walki zostawił dzisiaj i brawa dla zawodników mistrza Polski za tą postawę.